Okej, to teraz tak. To były operatory, były typy zmiennych. Może głębiej zamówimy instrukcję sterującej pętli. Generalnie powinniście gdzieś tam z JS-a pamiętać, ale jeśli nie pamiętacie, to wam się przyda mała powtórka. Macie dwie takie podstawowe instrukcje sterujące, zresztą prawie w każdym języku. Czyli macie if, ewentualnie if else, albo if else, tak? Czyli pierwsza konstrukcja, która wam się może trafić, to jest taka, gdzie jest jeden warunek i kod wynikowy, który wykonujecie, jeśli warunek jest prawdziwy. Druga konstrukcja jest taka, czyli wykonujemy, jeśli warunek jest prawdziwy, to wykonujemy kod ten pierwszy, jeżeli warunek jest fałszywy, to wykonujemy kod ten drugi. I trzeci wariant jest if else if. To nie jest ten. Nie, to też jest ten. Dobra, jest taka opcja, że jest warunek else if warunek a. Drugi blok kodu i else jest trzeci warunek kodu. I ten kod się wykonuje wtedy, kiedy albo się wykonuje pierwszy, jeśli warunek jest prawdziwy, jeśli warunek jest fałszywy, to sprawdza drugi warunek, jeśli drugi warunek jest prawdziwy, wykonuje się ta część kodu, jeśli drugi warunek również jest fałszywy, wykonuje się ta część kodu, tak? I takie najprostsze, co możemy zrobić, zadeklarujmy sobie tutaj. To jest runda 5. Najprostszy taki warunek, który możemy zrobić, że if liczba większa od 0, możemy wpisać, że dodatnie, tak? I to jest taki zupełnie najprostszy if. Bardziej skomplikowane byłoby, gdybyśmy chcieli stwierdzić, czy ona jest dodatnia, czy ujemna, tak? I wtedy lub inaczej. Dodatnia lub niedodatnia, bo jeszcze mamy 0, tak? Czyli ten sam warunek. Może inaczej. Jeżeli jest mniejsza od 0, to zapiszmy. Liczba jest ujemna, natomiast w innym wypadku zapisujemy nieujemna. Nie jest dodatnia, jest nieujemna. Znacie z matematyki różnicę między liczbą dodatnią a nieujemną? Mam nadzieję. No bo jest liczba dodatnia, jest liczba ujemna i jest 0. Jeżeli liczba jest nieujemna, to znaczy, że jest albo dodatnia, albo jest zerem. Stąd jest pojęcie liczby nieujemnej. Nie wiem, czy jest pojęcie liczby niedodatniej. Nie pamiętam, żebym kiedyś słyszał albo używał pojęcia liczby niedodatniej. Ale możecie się spotkać z takim pojęciem liczby nieujemnej. To znaczy, jest to liczba, która jest w zerem lub jest większa niż 0. Trzeci najbardziej skomplikowany if. Jeżeli liczba jest większa od 0. Else if mniejsza od 0, echo liczba jest ujemna. W ogóle matematycy są dziwni. I else echo liczba jest równa 0. Bo możemy założyć, że jeżeli dwa poprzednie warunki były nieprawidłowe, czyli nie jest ani większa od 0, ani nie jest mniejsza od 0, no to jest równa 0.
Ja z Maciem tutaj berek nie porobiłem, więc... Albo tak, albo łatwiej będzie zrobić tak. Nie będę musiał berek robić. A nie. Kubany. Dobra. Ma kulpa. Myślałem, że on mi tutaj zachowa spacjalnie enter, ale jednak nie. I wracamy do berek. Prawdopodobnie musiałbym ręcznie tutaj dopisać backslash n na końcu tego stringa, żeby on to podrabiał mi entery tam. Więc równie dobrze, jak mam już coś dodawać, to mogę dodać tak. Ok, i liczba jest dodatnia, nieujemna dodatnia. I teraz możecie sobie zmienić tą liczbę na jakąś inną. Możecie sobie dać na przykład minus 4. Macie ujemna, ujemna. Tak? Czemu tu jest 2, a tam były 3? Ujemna w ogóle, ale napisałem. Czemu się pokazały dwie linijki, a nie 3? Bo ten if, wynikowy tekst, który z niego powstaje, powstaje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy warunek jest prawdziwy. Tutaj w tej konstrukcji powstaje albo jeden, albo drugi. Tutaj powstaje jedna, druga lub trzecia linijka, ale tutaj jest taka sytuacja, że powstaje tylko i wyłącznie ta linijka wtedy na ekranie, kiedy ten if daje, kiedy warunek w ifie jest prawdą, tak? Jeżeli jest fałszywą, ona w ogóle ta linijka się nie pokazuje, dlatego macie dwie linijki, a nie trzy. Jeśli damy tu 0, to się również nie wykona. Tutaj napiszę, że jest nieujemna, no bo 0 jest nieujemne. No a tutaj już ten warunek podaje wam faktycznie, że jest równa 0. To jest w miarę jasne wyjaśnienie. Dobra, a znacie taki podstawowy problem, którym gnębią was na matematyce, jak delta? Znacie coś takiego, nie? Znacie czy nie? Równanie kwadratowe. Delta, no. To co nam mówi delta w porównaniu? Delta nam mówi, że jeżeli delta jest dodatnia, to... No logikę, panowie. Po co liczycie deltę? No, to ma jedno rozwiązanie. Ta, nie, jak jest dodatnie, to ma dwa rozwiązania. Jak jest tu... Jedno, a jak jest ujemna? Nie ma, to się ładnie mówi, potem się dowiecie na studiach, że nie ma rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych. A jakoś tak w każdym razie. Bo jeszcze liczb urojonych to wy nie macie, chyba wyleciały liczby urojone z ogólniaka. No, ja pamiętam, że jestem prawie pewny, że gdzieś w ostatniej klasie liceum baba nas gnębiła liczbami urojonymi. To jest impreza dopiero. Dobra, to jest stąd się biorą dowcipy, że jak na studiach zobaczycie na matematyce jakąś liczbę na tablicy na matmie, to nie wiecie co się dzieje. Bo są same literki. No dobra, to takie jakby policzyć deltę z jakiegoś równania. Jak napisać równanie w PHP, tak żeby on wiedział o co chodzi? Jak ja bym chciał zapisać, że na przykład x jest równy, czy y, to tak, no. Albo f, o. F jest równe, nie wiem, 2x kwadrat plus 3x minus 5. Jak muszę to zapisać? Żebym mógł to zapisać, żeby program mi to policzył. Zapisać takie równanie. Jakbyście to zapisali w kodzie, tak żeby język, że tak powiem, PHP czy jakikolwiek inny normalny język programowania to wyłapał. Musicie mieć przede wszystkim ten x, tak? Jakiś, bo jakikolwiek, bo inaczej walnie wam błędem. No ale tutaj, jeżeli dla x równego 0 liczycie, powiedzmy, no. Jakbyście o to podstawili. No i prosto, bez komplikowania sobie życia. 2 razy x, ale do kwadratu, więc
ten sposób. Plus 3 razy. Minus 5. To akurat nie ma znaczenia, bo my nie będziemy liczyć przebiegu funkcji, będziemy liczyć deltę. Niemniej jakbyście chcieli zapisać tą funkcję w tak, żeby zrozumiał to komputer, to musielibyście ją zapisać tak. Teraz powiedzcie mi, jak się liczy deltę. Kwadrat minus 4ac to jest co? To jest delta, tak. Potem jest jeszcze miejsca zerowe, nie? Dobra. Dobra, to był moment, delta. Dobra. Delta to jest, jeszcze raz mówiłeś, minus b, tak? B kwadrat. B jest ile? B jak mam z tego wyciągnąć b teraz? 3, tak, tak. No bo tutaj nie mogę inaczej. To może zróbmy w ten sposób. A, B, C, A, 3, B, 2 tam było chyba? Czy na odwrót, tu 2, tu 3. I C, 5, minus 5, a tutaj po prostu. Tak. Podstawmy tutaj. Okej. Dobra, czyli wracając teraz jest chyba wszystko okej. B kwadrat, czyli... Możecie to też zapisać sobie. Po prostu tak. Panu mówić? Nie, już. Możecie sobie tak zapisać, ale ja wolę ten zapis, jest dla mnie bardziej czytelny niż ten. B kwadrat, dalej. Delta. Minus 4. Minus 4. Razy C. Razy A, razy C. Dobra. To nam da jakąś liczbę, która będzie albo dodatnia, albo ujemna, albo równa 0. I w zależności od tego będziemy liczyć miejsca zerowe 1, 2 lub wcale, tak? I tutaj robicie sobie so if delta większa od 0. Są dwa miejsca zerowe, czyli tak, x1 będzie równy. O. Dobra, a jak zrobić minus b? No, w pewnym sensie da. Minus B. Tak? Mnożenie przez minus 1. Tak? Minus delta. Minus delta. I to wszystko trzeba podzielić. A drugi. Dobra, czyli to wszystko w nawias, bo to jest góra nawiasu. Tak? To jest 2 razy. Pierwiastek. A jak się robi pierwiastek w PHP? Square root z tego co pamiętam. Wydaje mi się, że to jest pierwiastek. Ale zobaczmy sobie. A, square root, czyli pierwiastek drugiego stopnia. Z delty. To jest 2a. A x2, tak jak mówisz, to samo tylko plus, a nie minus, nie? Dobrze pamiętam? Ja miałem 15 lat temu ostatni raz to, więc... Dobra. Możecie to wtedy...
ten sposób. I to macie rozwiązane w sytuacji, gdzie są dwa miejsca zerowe. Else if delta może być równa 0. Przypominam, podwójne równa się, najczęstszy błąd, wbijacie pojedyncze równa się, czyli zapisujecie prawą stronę do lewej, wtedy nie wiecie, co się stało. A wiesz, czy najgorsze jest to, że jak zrobicie tak, to on zawsze to jest równe prawda. Zawsze. Bo nie porównuje, tylko zapisuje 0 do delty i to jest operacja zakończona sukcesem, więc cały nawias zwraca wam prawdę. I to jest taki jeden z częstszych błędów, który gdzieś tam się zdarza. Zero. Co z tego wzoru wylatuje wtedy? Jak jest jedno miejsce zerowe? Jak jest wzór na jedno? Jaki jest wzór, jak jest jedno miejsce zerowe? Jak jest delta zerowa? To coś musi wylecieć z tego wzoru, co? No to ale pomyśl, popatrz na to i co z tym zrobić, jak delta będzie równa 0. No to będzie 0, nie? Po cholerę nam to. Nie było, że minus b przez 2. No a teraz zobacz, co mam na ekranie. No tak. No, to jak zapomniwam się kiedyś wzór na zero, na to miejsce pojedyncze, to na, tak można sobie, że tak powiem, wykombinować, skąd to się wzięło, tak? No bo jeżeli delta była zerowa, tamta część wylatuje ze wzoru, to zostaje wam minus b przez 2. I tyle. No i tutaj jeszcze echo. To jest z głowy. I ostatni echo. Tak? Nie wiem, czy możecie sobie Wolframa to wrzucić. Każecie Wolframa? Mówiłem wam o Wolframie, czy nie? Mówiłem wam o tym programie, czy nie? To jest taki cheat, nie? Na matmę. Dwa. Jak to było? 2x kwadrat plus 3x minus 5. To jest na Androida jeszcze wersja. Wam wszystko liczy. Wszystko, co się da zrobić z tą funkcją. Nawet rzeczy, których nawet nie macie pojęcia, tak jak całki tutaj, nie? I policzone macie też miejsca zerowe, nie? Tylko, że tutaj coś mi się nie zgadza, w sensie takim, że według tego, co ja tutaj mu wpisałem, chyba, że ja coś tu pokręciłem. 2, 3x, minus 5. I on mi tu pokazuje miejsca zerowe, minus 5 drugich i 1. A z naszego skryptu wyszło minus 10 i 4. Pytanie, gdzie jest błąd? Czemu tutaj nam się coś pochędożyło? Podstawmy sobie tutaj ręcznie, co? X1 równa się minus 1 razy w B mamy 3 minus delta nam wyszła, delta nie policzyliśmy ręcznie, chociaż on tutaj gdzieś powinien.
Ile wynosi delta? To umiesz policzyć. Mhm. To jest 4 minus... 4 minus 4 razy... A, nie 4, 6. 6 minus 4 razy. Bo tam jest 3, pod B jest 3, nie? No to nie 6, 9, co jak? Nie, to jest 9. Nie, nie, razy 2, tylko do drugiej. 4 razy 2 razy minus 5. Minus 40. 40. Pierwiastek jest. Aha, bo to jest minus, tak? Czekaj. Tu nie, faktycznie minus 40. A, tu źle wpisałem chyba, wiesz, czekaj. Nie, dobrze wpisałem. Bo on tu ma... Delta jest 49. Delta jest 7. Okej. No to dobra, no to w takim razie tutaj jest 7. Tak? No nie wątpię. Przez 2 razy 2, tak? A jest 2. To nam daje... jeszcze jeden nawias na początku. To jest minus 3, minus 7 to jest minus 10, przez 2 to jest minus 5. Dobrze liczę? Czy źle policzyłem? Okej, tu jest 10, nie, 4, co ja gadam. Weźcie mi pomóżcie, bo mi się mózg zawiesił. Minus 3, minus 7, nie, to jest minus 10, dobrze liczę, nie? Minus 1 razy 3 to jest minus 3. Minus 7 to jest minus 10. No tak, to jest minus 10. I pod nawiasem jest 2 razy 2, czyli 4. No tak. Minus 10 czwartych, czyli faktycznie to jest, tak jak on tutaj policzył, minus 5 drugich. Bo tak on tutaj Wolfram policzył, tutaj widzicie to? To się zgadza. Teraz dlaczego nam pH źle to policzył? Bo jemu wyszło minus 10. Tego dzielenia na... A wiesz co? Może być tak. Może być tu błąd. Że on podzielił na 2, a potem pomnożył. Może tak być. Jest, minus 2 i pół. No, czyli 5 drugich. Tak? 5 drugich to jest 2. Tak. No. Okej, czyli tu po prostu zapomnieliśmy nawiasów. I on podzielił górę przez 2, a potem pomnożył przez 2. I dlatego wyszły takie wyniki. Teraz wychodzi minus 2,5 i 1 i to jest faktycznie tak jak tutaj w Wolframie wszystko się zgadza. Tutaj też jest ten problem. Znaczy tutaj nie jest, bo nie mamy jednego miejsca zerowego, ale tutaj byłby ten sam problem z... Ten sam problem byłby przy jednym miejscu zerowym, bo też nie dałem tutaj na dole nawiasów. Wracając do Wolframa, tu generalnie możecie wszystko, fizykę liczyć, chemię, wszystkie przedmioty ścisłe praktycznie, nie? Każde zadanie, które byście mieli z jakiegoś przedmiotu ścisłego, możecie tu wklepać. I jest to naprawdę, to na studiach to myśmy to traktowali jak cheaty, nie? Generalnie, to możecie wszystko sobie wbić, wzory chemiczne, co chcecie i on wam po prostu wszystko znajduje, nie? On teoretycznie ma jakieś tam humanistyczne też, ale z tego nie korzystałem, więc wam nie powiem, czy tak jest. Ale z matmy, jeżeli chodzi o matmę, to jest niezastąpione, nie? Chcecie sobie sprawdzić, czy na przykład dobrze zrobiliście zadanie, to... Bo ciężko jest robić z tego zadania, jakbyście mieli tutaj... On nawet ma taką niby opcję step by step solution, gdzie on wam pokazuje krok po kroku, jak macie to policzyć. Ale to jest troszeczkę inaczej się uczy matmy tam, a tutaj i może wam ktoś też się przyczepić do tego, że matma jest teoretycznie jedna, tak? Ale ktoś się może do was, powiedzmy, przyczepić, że liczycie to nie tak, jak powinniście. Ale on generalnie pokazuje wszystko po kolei, jak to policzyć, jak to robić, tak? Okej. Dobra, to działa. I to myślę, że jeżeli chodzi o
ify i else to już powinny być dla was zrozumiałe, tak? Czyli macie trzy konstrukcje, podsumowując, macie ifa z jednym warunkiem, który się wykonuje albo nie, macie ifa z warunkiem else, który się albo wykona pierwszy, albo drugi, macie ifa else, if else się wykona pierwszy, drugi lub trzeci. Teoretycznie możecie tutaj wstawić takiego if else'a jeszcze jednego, drugiego, trzeciego, czyli możecie sobie zrobić w ten sposób nawet 10 różnych warunków. Ale generalnie, jeżeli wam coś takiego wyjdzie, to raczej dobrze bym się zastanowił, czy macie dobrze to przemyślane. Bo jeżeli wam wyjdzie if coś, else if coś, else if coś, to ja bym się raczej skłaniał ku teorii, że gdzieś coś źle żeście wymyślili. Nie często się takie coś spotyka i raczej nie powinniście czegoś takiego otworzyć. Dobra. Przejdźmy sobie do pętli od razu. Może zrobię zapis.